Dzień dobry. Projekt z tej strony. Zobaczcie, gdzie jesteśmy. W tym jakże pięknym miejscu. Właśnie przygotowujemy kawę i śniadanie, a za chwilę będziemy się stąd zmywać. O, proszę. Na pierwszym planie moja wspaniała kuchenka, a na drugim planie był motocykl Piotrka. A tu jest kolega Błażej. A kolega Błażej to ma fantastyczny kanał na YouTubie. Blaze on Moto. Jak nie znacie, to polecam. A tymczasem będziemy się powoli zmywać, dlatego że ma dzisiaj padać i przenosimy się do budy kempingowej. No bo gdzie? To tymczasem. Na razie. No to co? Wszystko gra, spakowani i w drogę. Tak jest. Jednakowoż trochę was nakłamałem na początku, dlatego że nie ma padać właściwie dzisiaj, dopiero pod wieczór. A tak jeszcze, nawet nie chodzi o to, że zmokniemy, bo raczej nie. Najbardziej chodziło o to, że nie chcemy pakować mokrych namiotów. Wiecie, jak to jest. Więc stwierdziliśmy, dobra, ostatnią noc, nie będziemy już siedzieli w chłodzie, zwłaszcza, że mamy jeszcze spotkać jednego kolegę później. Ale to się jeszcze zobaczy. A tymczasem mniejsza z tym, skakujemy na motocykle i gonimy, bo pora zobaczyć kilka ciekawych punktów. Jest tu co oglądać. Nie mówiłem, że czekają na nas ciekawe miejsca? Ba! Tak naprawdę jedziemy teraz do takiego jednego bardzo typowego punktu w centralnej Walii. I dość dobrze znanego w kręgach motocyklowych. My z Łukaszem i Piotrkiem już tam byliśmy, ale Błażej jeszcze nie. A przynajmniej tak sądziliśmy. A jak widzicie, Piotrek jak zwykle został z tyłu na swoim krążowniku szos. Nie, nie, to nie wina motocykla, po prostu szosa jest za mała. Oczywiście. No ale dojechaliśmy już i mamy samotną budkę telefoniczną. The Remote Phone Box. Chyba tak to się nazywa po angielsku. Niezłe, co? Ale jak już tu dojechaliśmy, okazało się, że Błażej jechał tędy przedwczoraj. Zatem nic z niespodzianki, ale nieważne. Zatem na koń, na motocykle i w drogę. A konia zostawmy w spokoju lepiej. Pięknie? No więc pora na pamiątkowe zdjęcie. I ruszamy dalej do kolejnego punktu, który jest raptem parę kilometrów dalej. A tymczasem zaatakowała nas jakaś banda z naprzeciwka. I w zasadzie wszystko byłoby git, ale panowie, moglibyście nie ciąć tak kurna zakrętów. We'll be right back.
trwania. Co pan ma do powiedzenia? Nie, nic. Dzień dobry. No i tak, pochmurno, bardzo wiecznie, ale fantastycznie. Ale jedziemy dalej, świat się sam nie zwiedzi, przed nami diabelskie schody, czyli Devil's Staircase. Nie są to tak naprawdę żadne schody, tylko zwykłe serpentyny na zjeździe z góry, ale bardzo, bardzo fajne. I tam Błażej już na 100% nie był. Zatem jedziemy. To właśnie rzeczone schody. Jako ciekawostkę zobaczmy, jak się w te zakręty wchodzi na zwykłym motocyklu, a jak na cruiserze. I dlatego właśnie po tych drogach w tym kraju nie chcę jeździć cruiserem. No bo niby można, ale po co walczyć z materią? I żeby nie było, ja naprawdę lubię cruisery. No dobra, bardziej wolę choppery, ale nieważne. Nie sapaj. Patrzcie na to. Kurde. Kadecior trumna. Tego nie grali. Ale napisali na nim Astra. Jak można na kadecie napisać Astra? Przyjechaliśmy się napić kawki i myśleliśmy, że będzie fajnie. A tutaj tymczasem boimy się o życie, bo zobaczcie, co tam się dzieje. Po prostu gang dzikich wieprzy przyjechał. I kurde, no i co teraz zrobić? Boisz się? Ni za nic. Ja się boję. A ty się boisz? I upieczemy świnie. Tak, jest dużo świń. Nie no, żarty na bok. Czemu? Silna grupa z Hogu pod wezwaniem przyjechała. Tak. Ale średnia wieku to jest 172. Tak, tak, mniej więcej. Pod wezwaniem skóry i frenzy. Ja mam Giesa, mam podobno Giesia, że tylko po kawiarniach idą. To prawda. I po autostradzie. Ja też mam częściowo GS-a. Ale miejskiego, to jeszcze bardziej po kawiarniach jeżdżę. No dobra, ale nadszedł najwyższy czas, żeby zakończyć tą rozmowę i jechać dalej. Do następnej kawiarni oczywiście. No nie, żartuję, bo zobaczcie. Jakby było więcej motocykli w tej grupie, nie wydaje wam się? No właśnie, dołączył do nas kolega Przemas. A my w międzyczasie zrobiliśmy zakupy, mamy piwo, mamy chipsy, więc jedziemy na kwaterę rozpocząć imprezę. No bo jak? Najpiękniejsze miejsce w Walii już w zasadzie opuściliśmy, ale to nie znaczy, że nie ma przed nami fajnych zakrętów. A skoro są fajne zakręty, to Łukasz wystrzelił do przodu. Bo ja czekałem na grupę.
Powiedzmy. No dobra, za chwilę poczekałem. A Łukasz jechał sobie tak rozochocony tą wspaniałą przyczepnością, gdy wtem... blisko. Zobaczmy jeszcze raz. No prawie, ale jednak tym razem się udało. Ja jednak z takich właśnie powodów zawsze staram się zwolnić, jak nie widzę, co jest za zakrętem. I nie chodzi tylko i wyłącznie o samochody, czasem też o błoto. Ale mniejsza z błotem, bo jesteśmy już prawie na miejscu. Dzień dobry. Dzień dobry. Czego szukasz ty? Bardzo miłe spotkanko. Nie znam ludzi, ale są w porządku. Chodzą. Już mnie znasz. No i ten kierownik mówi, kurde, no gdzieś tu może coś na bank zdechła, jakoś mysz weszła i gdzieś zdechła i tak śmierć w tym znowu, nie? No i akcja szukanie myszy, nie? No i każdą paletę odstawić. Brzmi jak dobry tytuł do pornosa, nie? Każdą paletę odstawialiśmy, żeby... Myszki. Gdzie ta mysz? No nie ma tej myszy. No i tak, wiecie, drugi, no, dziesiąty miesiąc. No wali niesamowicie. Najgorzej miał ten, co przy kompie siedział, bo tam gdzieś tam przy koniego drukarka przestała działać w trakcie, nie? Rozbiera tą drukarkę, a tam, w tej środku, w tej drukarce, leży usmażona mysz i roboki, takie larwy biegają. Ja usmażył. Motocykle stoją na zewnątrz. Panowie tutaj kurna biesiadują, ale ja nie o tym. Kolega Błażej. Ja nie. Ten pan, kurde, ma talent do gotowania taki, że ja mogę tylko o takim pomarzyć. On, zobaczcie, on ma dwie rzeczy. Zobaczcie, woda i patelnia. I dwie ręce. Mam też dwie ręce. I z tego będzie coś niesamowitego. Obiecuję wam to. I teraz uwaga, zaprezentuję, co on tutaj odczynił. No więc z wody i z patelni. Ta-da! Wyszły grzyby. W międzyczasie nachodował nam grzybu. Więc teraz Piotruś spróbuje jako pierwszy. Prosimy bardzo. No. No jest. No jest. Dziękujemy pani kolego. Elegancko. A potem zrobiło się już kompletnie niecenzuralnie. Zatem w którymś momencie po prostu poszliśmy spać. I nagle rano. Dzień dobry panu. Pada deszcz w zasadzie. W zasadzie jest mokro, syfiaście i ponuro. Pokażę wam za oknem, jak to wygląda. Nie za dobrze. Błażej ma suchy motor, a reszta będzie miała mokro w dupkę. Po wczorajszej bardzo udanej imprezie, bardzo udanym wieczorze, mamy tutaj niezły burdel w tym Archeo. No i kończymy tą imprezę. Jakieś krótkie podsumowanie? Co pan powie, panie Błażeju? Wyjazd oceniam bardzo pozytywnie, bardzo mi się podobało, bardzo fajnie. Cieszę się, że przyjechałem, cieszę się, że się spotkaliśmy, poznaliśmy. Pojeździliśmy naprawdę po fajnych trasach. Nie było źle, prawda? Nie. Trochę zimno w paru momentach, ale mogło być gorzej. No, bardzo przyjemnie. Trzeba tak jest. Zdecydowanie. W lepszych okolicznościach przyrody nieco. No i jedynie tylko mogę dodać, że weekend był za krótki zdecydowanie. Fajnie było. Motocykl się nie przewrócił, także jest okej. Bardzo dobrze, prawda? Nie padał deszcz w ogóle. W ogóle, aż do tej pory. I tej wersji się trzymajmy i może tak zostanie. Tego będzie dobrze. Kończymy ten bardzo udany wyjazd. Myślę, że było fajnie, a jak nie, to powtórzymy. A tu proszę bardzo, załoga G. Ale kurna, zbieramy się natychmiastowo, bo zaczyna padać, jedziemy do domu i do widzenia. I co myślicie, że zdążyliśmy? No pewnie, że nie. Zaczęło padać jak jasna cholera. Tak po prawdzie to praktycznie nigdy aż tak nie leje w Wielkiej Brytanii. No mieliśmy tutaj niesamowitego pecha, no ale co zrobić? Jechać do domu trzeba. Najgłupsze było to, że przed nami z 2 km polnej drogi, która pewnie była cała w błocie. Bo
niby dlaczego nie? No i tak sobie radośnie walczyliśmy z materią, gdy wtem... No i również było blisko, ale to byłoby przynajmniej miękkie lądowanie. Spójrzmy jeszcze raz. Odrobina paniki, ale tak naprawdę było spoko. A w tym momencie natomiast mieliśmy problem z komunikacją, bo Błażej myślał, że jedziemy w prawo, a tymczasem mieliśmy jechać w lewo. Więc się pogubiliśmy i chwilę błąkaliśmy. Błażej już zdążył się pożegnać i wyskoczył gdzieś na drogę główną, co myśmy też chcieli uczynić, ale najwyraźniej nam nie szło. A pytanie dlaczego? To pytanie należy skierować do Łukasza. Weź ty tego swojego Waze'a, idź go k***akom. Nigdy nie używaj Waze'a. Kurwa. Ale już, już jest paręset metrów i jesteśmy na główną. Ale to jest dobra droga. Dobra, niestety. Ale co? Na właściwej został Błażej. Wiedział co robi, nie? Taką pogodę to na wszystkich drogach drogi. Dobra, czekaj. Żyje, to idę, dojdziemy na stałą. Nie wiem, końcówka. Na całe szczęście przestało padać. Definitywnie. Widzicie, jak pięknie? A może jednak nie? A nie, jednak jest lepiej. Taką to wspaniałą pogodą dojechaliśmy praktycznie do końca. Ale nie całkiem, bo nagle zrobiło się jakoś pochmurno i znów coś zaczęło siąpić. Ale tak konkretnie. Więc zajechaliśmy na CPN, bo stwierdziliśmy, że i tak musimy zatankować, a tuż obok jest Starbucks, więc sobie usiądziemy i wypijemy ostatnią kawę, bo do domu jest raptem 10 km. Tak, tak, wiem, to BP, a nie CPN. Cisza, nie musicie mi wcale przypominać, że jestem stary. Dobrze o tym wiem. Prawie dojechali. Spili kawę w tym oto, w przybytku rozkoszy. I do domu. Na razie. No ten prawie czysty, on nigdzie nie był, udaje. I ot co? Święta, święta i po świętach. Okna nieumyte, motory nieumyte i jak tu żyć, panie premierze? A no właśnie tak, na motocyklu. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, zostawcie kciuk w górę, suba i co tam jeszcze. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się, cześć.